Wiadomo, kto z Suwalszczyzny powalczy o miejsca w parlamencie RP. Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła już przyjmowanie list kandydatów, którzy wystartują w wyborach. Na liście Platformy Obywatelskiej wyborcy znajdą troje suwalczan. Bożenę Kamińską, posłankę tej partii i dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury, ekonomistę Błażeja Krynickiego i literata Jerzego Karpa. Wśród kandydatów jest też augustowianin Leszek Cieślik, były parlamentarzysta i burmistrz Augustowa. Jest też Witold Racis, doradca rolniczy z Puńska i Tomasz Cimoszewicz, przedsiębiorca z Ogrodnik. Kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego z Suwalszczyzny to Cezary Cieślukowski, wiceminister zdrowia z Suwałk, Tadeusz Hołko, wójt gminy Suwałki i Andrzej Koronkiewicz, pracownik samorządowy z Augustowa. Suwalszczyznę na listach Prawa i Sprawiedliwości reprezentują m.in. poseł Jarosław Zieliński, Marcin Kleczkowski, pracownik administracji z Augustowa i Mirosław Hartung, nauczyciel z Suwałk. Na liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Zjednoczonej Lewicy, SLD, TR, PPS, UP i Zieloni są m.in. Adam Rybakowicz, poseł i augustowski przedsiębiorca, Karol Korneluk, urzędnik z Suwałk, Karolina Lipiec, kosmetyczka z Augustowa i Mariusz Józefowicz, emeryt z Płocicz na osiedle. Z Komitetu Wyborczego Korwin startują dwaj mieszkańcy Suwalszczyzny. Krzysztof Kowalewski, przedsiębiorca z Suwałki i Andrzej Zdankiewicz, informatyk z Augustowa. Próżno szukać mieszkańców naszego regionu na listach Komitetu Wyborczego Nowoczesna Ryszarda Petru i Komitetu Partii Razem. Natomiast na liście Komitetu Wyborców Zbigniewa Stonogi znajdziemy takie osoby jak Miłosz Nartowicz, przedsiębiorca z Jasionowa i Dominik Lisowski, socjolog z Suwałk. Na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15 są dwie osoby z naszego regionu. Leszek Lewoc, szef suwalskiego MOPS-u, Janusz Kopko, instruktor nauki jazdy z miejscowości Piecki w gminie Filipów i Mirosław Basiewicz, przedsiębiorca ze Słobudki. Z kongresu Nowej Prawicy z Suwałk startuje pielęgniarka Jadwiga Lawro-Wilczewska. O miejsca w Senacie powalczą Mieczysław Bagiński, nauczyciel z Łomży, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe i Bogdan Paszkowski, radca prawny z Białegostoku, członek Prawa i Sprawiedliwości.